Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Shadow of the Tomb Raider. Aby zdobyć swój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Lara, chodź odrabiać matmę. Łowca przygód nie może się ociągać. Już za minutkę, tato! No i cóż, mamy tutaj Larę jako dziecko jeszcze. Zdają się rzucać jej wyzwanie. Najpierw może zwiedźmy sobie najbliższe okolice. Tu jakieś... Przedziwne zwierzęta stają na drodze bohaterki. Jakieś zabawki, zwierzęta. O. Tu jest stoliczek, fajnie. O, możemy postrzelać do tarczy. Tu coś do malowania, rysowania. No, trzeba przyznać, że piękne miała dzieciństwo, jeśli o to chodzi. Jest zabójczo skuteczna, zazwyczaj. No tak. Bohaterka może trafić muchę na liściu. Nawet ze 100 kroków. W co tutaj mamy rzucić? Nie bardzo wiem. Tu chyba jest jakiś cel. O, puszki, patrzcie, chodzi o te puszki chyba. Oddalimy się trochę. No prawie. Jeszcze raz spróbujemy. Tym razem stąd. O. No. Nie najgorzej chyba mi to wyszło. A tutaj co jakiś... stoi jakaś figurka. No dobrze. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj na górę. Czyli można się nieźle bawić tutaj na tej... Wygląda na to, że coś znajduje się w bocianim gnieździe. No pewnie tak. Zaraz to sprawdzimy. Aha, to możemy się chwycić. Muszę tutaj coś z tym zrobić. Tylko nie bardzo wiem co. W coś trzeba było rzucić, ale nie mam pomysłu w co tak na tą chwilę. Gdzie dorzucimy pytanie? O, może tam spróbujemy? O! No nie do końca się to udało tak jak chciałem, ale mniejsza z tym. coś się tam znajduje, tak? A jak się tam dostać do tego bocianiego gniazda? Tu nie możemy na to wskoczyć. Czekajcie. Myślałem, że ten miecz można coś z nim zrobić, ale chyba niekoniecznie. A, słuchajcie, już chyba wiem. Tamtą kulę trzeba było wrzucić. Dobra. Lara pokonuje straszne jezioro bulgoczącej lawy. I co, ona tak powoli będzie szła, zamiast szybko zjechać? A, chyba się nie daje szybko zjechać, to musi tak przejść jednak. Coś mi się wydaje. Dobra. To nie jest trolka, tylko takie normalne
do przechodzenia. Czekajcie, weźmiemy tą kulę. I ja jeszcze raz spróbuję... A, stąd nie mogę zejść. Tak, no dobra. To idźmy w takim razie naokoło. Spróbuję na ten... no to, jak to się nazywało, gniazdo jakie? wrzucić tą kulę. Zobaczymy, czy to da jakiś... Zakazany grobowiec mnie wzywa. O, no to chodźmy do zakazanego grobowca. Niesamowite. Croft odkrywa komnatę grobowca nietkniętą ludzką stopą od tysiącleci. A no widzisz. Chodźmy na górę. I spróbujmy, słuchajcie, wrzucić tą kulę o tutaj. O właśnie. Sprawdzian umiejętności. Bohaterka musi trafić w dziesiątkę, aby obciążyć kosz. No właśnie, ale nam się na razie nie udało to. Więc szukamy kolejnej kuli. Mamy kolejną kulę, żeby jeszcze dociążyć tą całość. Czekajcie, gdzie było wejście? Tu było wejście. Lecimy z tą kulą. Czyli pomysł był dobry, żeby to... Poszukiwanka przygód nie powinna dłużej się ociągać. Już się nie ociągamy. No i mamy. Skarb został odkryty. No to super. No fajna zabawa, powiem wam. Podoba mi się to. Wykopaliska wkrótce ujawnią wszystkie sekrety tego miejsca. No tak, tak. Czekajcie, czego ja nie mogę stąd zejść? Aha, tak, muszę skoczyć, dobrze. Okej. Czyli mamy wracać do zamku, no jeszcze tu se zwiedzimy. Jakaś skrzynia, ale nie ma interakcji żadnej. O, kolejna kula. Bramy zamku są dobrze chronione. Nie bez powodu nasza bohaterka nie wejdzie od frontu. Oho. No dobrze, lecimy dalej. Tu jest jakiś patio. Tak? Zdaję sobie z tego sprawę. O. Cóż. Zdaję sobie z tego sprawę. No i zapętliły się jakieś dialogi, listy dialogowe. O, nie mogę tędy wejść. Myślałem, że mogę tędy przeskoczyć, ale coś niekoniecznie. Czekajcie, może na to wskoczymy? Nie. Też nie da się, chyba. No to którędy tam mogę przejść? O, tu coś jest. Zobaczmy co. Niewielka figura do gry. To wygląda jak figura z gry, w którą grali tata z mamą. Ale dlaczego jest tutaj na placu zabaw? Na spodzie wyryto A, jak Amelia, moja mama. Aha. No tak. Dobrze. Chyba chodziliśmy wtedy po El Mamszy. Nie pamiętam zbyt wiele poza tym, że bazar pachniał przyprawami. Mama wyglądała na taką szczęśliwą. Tata też. Czyli to są te zdjęcia, które żeśmy znaleźli w tym kuferku, wiecie? Złożenie tej mapy zajęło naszej bohaterce całe lata. Nocami ślęczała nad dawnymi tomami w zakurzonych bibliotekach. Zwiedzała zatopione okręty, ograbione ze skarbów. Szła każdym tropem, niezależnie od tego, jak byłby słaby. Jeśli nasza dzielna poszukiwaczka przygód odnajdzie skarb, być może udowodni, że jest godna pozycji asystentki lorda Richarda Crofta. Tak, i to mamy wszystko, co mamy.
Czyli tutaj musimy rozwiązać jakiś rebus pewnie, żeby wejść na teren. Myślałem, że to tylko jest tak w formie zabawy, ale ta zabawa niestety ma nas chyba doprowadzić do wejścia do zamku. Coś mi się, słuchajcie, wydaje. Szukam tutaj łuku, żeby gdzieś może coś pocelować, zestrzelić, nie wiem. Ale okazuje się chyba, że łuku nie ma. Zresztą chyba dzieci łukiem to nie powinny się bawić. Odnoszę wrażenie, może błędne, ale... Tym niemniej jednak. O, coś tu mamy. Biała królowa, zamknięta, ale niezapomniana. Oho. No dobrze. Tu nic więcej nie ma, nie ma. Tu mamy kolejną kulę. Ale chyba nie będziemy jej brać, bo nie wiem, czy do czego nam może ona być jeszcze tu potrzebna. Kolejna. No, plac zabaw naprawdę świetnie urządzony. Świeże groby. Król nie lubi niezapowiedzianych gości. Mhm. No tak. Tu kolejna kula do rzucania. O, ale tu coś mamy. Co mówił tata? Goździki pojawiły się po raz pierwszy tam, gdzie spadły łzy Marii Dziewicy? No ale patrzcie, nigdzie nie możemy dojść tędy, to jest trochę dziwne. Tutaj nie ma przejścia, bo tu jest jakiś mur. Tędy też nie wskoczę. Może tędy uda mi się wspiąć? Nie. Też nie. O! Mogłem wejść w te chaszcze, patrzcie. Myślałem, że to się nie uda. Ale się udało. Tylko co nam to dało? Raczej nic. No tak czy inaczej, muszę chyba przejść na drugą stronę, słuchajcie, bo tutaj nie widzę nigdzie wejścia. Tu jest to patio, czy tam jak to się nazywa, nie wiem fachowo. Rower. Z rowerem nie ma żadnej interakcji. Tutaj wśród tych roślinek też raczej nic się nie znajdzie. No raczej chyba nic z tego nie będzie. No niestety. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Czy tędy przypadkiem bym nie dał rady przeskoczyć? O! Prawie, prawie. No nie. A, czekajcie, tu jest drabina. Ale nie mogę z tą drabiną nic zrobić. Nie da się tak. Myślałem, że może... W ten sposób się uda. No nie, też nie.
O, tu jest jakaś lina. Ale też nic z nią nie mogę zrobić chyba. No niestety. No dobrze. To lecimy dalej. A teraz czas na prawdziwy skarb w zakazanym grobowcu. Roska musi uważać, aby nie wzbudzić podejrzeń króla. A co Lara ma z tym wspólnego? Jest w tej chwili w pokoju, odrabia pracę domową. Nie ma za wiele czasu. Strażnik króla nie spodziewa się, że Croft westchnie się po zamku. Zamkowa wieża jest wyższa niż się wydawało. Bohaterka wspina się dalej, szukając wejścia. No nieźle, nieźle. Nasza bohaterka dostrzega wejście. Gdzie to wejście? Sio, spadaj! Młoda Lara staje oko w oko z wysokością i niebezpieczeństwem i wypycha je z umysłu. No ładnie. Już prawie. Chyba to tutaj gdzieś. No chyba tak. Parapety są uszkodzone. Ale numer. Muszę przecisnąć się do środka. Jest tak blisko, że czuję to nosem. Ale niewidzialne pole siłowe zakraca jej drogę. Musi to gdzieś być inne wejście. No to spacerujemy sobie po dachach. Nieustraszona bohaterka w końcu dociera na szczyt. O kurczę. Patrzcie, jaki widok. Znajdź wejście do zakazanego grobowca. O. Na dole dostrzega przejście. Będzie musiała bardzo uważać. Aha, czyli tam jest to przejście. Aha, no dobrze. Już widzę, o co chodzi chyba. Dlaczego w ogóle robię te głupoty? Cholera! No ładnie. No i jesteśmy na miejscu. Jest już blisko. No to.
Aj. Tędy? Wreszcie, Lara dociera do zakazanego grobowca. O, proszę. Nocą wielki nietoperz porwał królową na 30 stopień północny i 90 wschodni. Przelała swe serce piórem. Światłem uwolnisz jej miłość. Ciekawe, czy biała królowa jest samotna. Odszukaj białą królową. No dobrze, szukamy. A, tu się coś przesuwa, patrzcie. Muszę znaleźć współrzędne 30N i 90E. Aha. Muszę znaleźć współrzędne 30N i 90E. Dobra. Jest, patrzcie. I 90E. Czyli to zostawiamy. I teraz tym kręcimy. Ale wynalazek. Czyli coś a la mapa. No i mamy. Światłem uwolnisz jej miłość. To działa! No tak. Czekajcie. Co muszę teraz? Muszę znaleźć białą królową. Wiem. Tylko nie bardzo wiem, co mam teraz zrobić. Poczekajcie. Muszę znaleźć białą królową. Tutaj coś mamy. To stara gra. Dwie tarcze i biała korona. Czy to może być właśnie biała królowa? Pewnie tak. Czyli po bokach tarcza, w środku biała królowa. Aha. Tu są te tarcze. I je trzeba jakoś przesunąć tak, żeby tworzyły tutaj... Rozumiem. Dobra, wiem już, o co chodzi. Bierzemy to, przesuwamy. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale... Być może dobrze. To zostawiamy. Aha, tutaj już... No dobra, niech będzie to tu. To musimy przesunąć w dół i na prawo. I biała królowa na środku, ale tu wszyscy są pokłonieni, patrzcie. O. Dziwne. Jak to ma wyglądać? Niby dobrze, ale... Ale chyba nie do końca. Jak to zrobić? Jakaś podpowiedź? Muszę znaleźć białą królową. No, podpowiedzi żadnej nie ma. No bo co, tutaj teraz wejść na górę mogę, czy nie mogę? Mogę.
Tylko czy nam coś to da? Croft weszła do zakazanej antresoli. Muszę znaleźć Białą Królową. Wiem. Yatiri, uzdrowiciel z Afryki Południowej. Aha. Mały Tyrannosaurus Rex. Ciekawe, czy też stracił mamę. Zobaczmy. Chciałem podziękować wam za dyskrecję i za wykonaną pracę. Krypta została zbudowana dokładnie według moich wymagań. Ostatnia płatność wyjdzie pod koniec tygodnia. Opóźnienie było spowodowane błędem księgowym, który już naprawiono. Z poważaniem, Richard Croft. Mhm. Okej. To jakieś drzwi, ale nie możemy przejść. Nieważne, gdzie się stoi, wzrok tych masek za tobą podąża. No tak. Wygląda jak dzieło Majów. To Kukulkan? Ciekawe, co to za dwa psy. Ho. O. Zwierzęce czaszki, zapowiadające śmierć oraz wielkie zmiany. To maska wodza Zenu. Pochodzi z Kolumbii. Ciekawe, czy te oczy widziały Eldorado. Niektórych artefaktów nie widziałam wcześniej. Osuarium. Skrzynka zawiera kości umarłych. Nie mogę przeczytać inskrypcji. Takie zbroje nosili konkwistadorzy w epoce odkryć geograficznych. Ciekawe, co znaleźli podczas wypraw. Rzeźba Ariki. Znaleziona na wyspach Kuka? Hmm. 25. dynastia. Wewnętrzna strona sarkofagu jest niesamowicie zdobiona. No tak, faktycznie. Zrobili to Grecy? Nie, Persowie. Ciekawe, co takiego strzeże. Mhm. To jakaś korbka. Patrzcie, co za cudo. Ale motyw. No tego to nie wiedziałem, że to... O kurczę. Wielki nietoperz rozwija skrzydła. I tu coś się z lewej strony opuszcza, jakaś... Coś się zadziało. Tu jakieś kamienie są w tym tym. Ale motyw. Afrykańska maska plemienna ze złota. Chyba Aszantów. Być może. Maska pośmiertna Agamemnona. Pochodzenie Mykeny. No tak. Perska lwica. Ale ktoś ukradł jej głowę. Ciekawe, na co kiedyś spoglądała. No, słuchajcie. Rozwinął ten nietoperz skrzydła, ale co to oznacza dla nas? Chyba muszę zejść. Ho. No, udało się zejść, dobrze. Teraz to świeci... Aha, patrzcie. Już chyba wiemy mniej więcej, w czym jest rzecz. Na te dwa te świecą promyki. Czyli czekajcie. Jak to jest? To stara gra. Dwie tarcze i biała korona. Czy to może być właśnie Biała Królowa? Ale tu nie widzę właśnie tej Białej Królowej. Ho.
Więc spróbujmy jeszcze może inaczej trochę tutaj zadziałać, skoro nie ma efektu. Chyba mam pewien pomysł. To zrobimy tutaj i w lewo. Tak. Natomiast to, ponieważ tarcze są dwie, więc ustawmy to na tych punktach świetlnych. O. Tarcza rycerza może odbić promień światła. No więc właśnie. No więc właśnie. Teraz musimy jakoś zrobić, żeby to przesunąć. No to na przykład tutaj to zostawmy, to przestawmy, żeby gdzieś poszło dalej, na przykład tutaj. Dobra, będzie, jak to się mówi, to przestawmy jeszcze tutaj. Dobra, i rycerza tego przestawmy. Dlaczego jego nie mogę ruszyć? Nie mogę, tylko trzeba się odpowiednio ustawić. O, tutaj. No i super, o. Oto i ona, Biała Królowa, w swej celi. Muszę jakoś pomóc. O. No to teraz jak to? Czyli ona tu musi wywędrować. Mogę skorzystać z globusa, by wsunąć drabinę. Aha, bo tak, no bo ta drabina się pojawiła nam, jak żeśmy korbą ruszyli. Teraz ją uwolnię. Dokładnie. Światłem uwolnisz jej miłość. No to uwalniamy jej miłość. Tutaj, czy jeszcze dalej? Dalej chyba odrobinkę, tutaj. O, pyk. Niesamowite. O! Z walącym sercem bohaterka przekracza próg prowadzący w nieznane. To muszą być rzeczy mamy. Ścieżka jest ciemna i strzegą jej nietoperze, rzekł rycerz. Biała Królowa spojrzała na niego z osobliwym uśmiechem i rzekła: Nietoperze, ja się nie boję nietoperzy. Ja nigdy niczego się nie bałam. Opowiedz mi o tym. Ty i ja jedziemy razem na tyranozaurze w Egipcie. A gdzie jest tata? W pracy. Nie widzisz, jak dorasta twoja córka, bo zawsze siedzisz w jakimś grobowcu po drugiej stronie globu. Dlaczego nie wystarcza ci to, co masz? Na miłość boską, ile razy mam ci tłumaczyć, że... Tato! To odkrycie jest zbyt ważne i nic mnie nie obchodzi moja reputacja. Co jeszcze mam zrobić, żebyś to wszystko... Tatusiu!
to... No dalej! Proszę, tato! Wstawaj! Tato! Nie zostawiaj mnie! No widzimy tutaj, że tragicznie się zakończyły losy Lary. Znaczy rodziców Lary. Dzień dobry. Aha, czyli jej się śniło to wszystko. Czyli to był sen, tylko teraz a pytanie... Góra ze srebrną koroną? Tak. Ciekawe, co nas dzisiaj czeka w dżungli? Co by to nie było, damy radę. Nie może być gorzej niż wczoraj, nie? Ciekawy jestem, czy to, co pokazane było, jeśli chodzi o rodziców Lary, czy to jest prawda, czy to jest tylko po prostu jakiś sen. No nic. Kamizelka ze skóry jaguara. Czyli co, ja mogę to ubrać, czy... Aha, uzyskano. No niech będzie. Umiejętności, dobra. O, to nas najbardziej interesuje. O. To, żeśmy odblokowali. Wizja sowy, poszukiwacz. To uzyskano. Mamy dwa dostępne punkty umiejętności. Ulepszanie broni. Nie wiem, powiem szczerze, co tu wziąć. Wszystko wydaje się bardzo interesujące. Chyba to weźmiemy, wiecie? Aha, tu jest jeden punkt. Ojejku. No nie wiem, co tu, na co się zdecydować, lisi wojownik. Dwa punkty. No dobrze, odblokujmy sobie to w takim razie. Czyli mamy zero już dostępnych punktów umiejętności. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Gdzie rodzą się bliźniaczki? Znajdź kukłak jaku. Niektóre stroje zapewniają dodatkową korzyści podczas rozgrywki. Stroje można zmienić w obozie w menu ekwipunku. No dobrze, słuchajcie, to w tym odcinku byłoby tyle. Zapraszam już na kolejny. A ja tymczasem się z wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!